Hejka kochani, nagrywamy dzisiaj kalendarz Catrice DIY, więc przechodzimy do dołu i będziemy go otwierać na płasko. A ja serdecznie was zapraszam was do zostawienia łapki w górę i oczywiście przycisku subskrypcji, żeby reszta tych kalendarzy was nie ominęła. Przejdźmy do otwierania. A więc kochani, będziemy tak jak w zeszłym roku nagrywać, wyciągać z pudełeczka DIY na ślepo. I patrzcie, ja już otworzyłam tutaj plombę, dlatego jest zerwany kawałek. A co do samego pudełeczka, to wydaje mi się, że jest bardzo podobne jak w zeszłym roku. W zeszłym roku chyba było w innych kolorach, ale ogólnie wygląda zamysł podobnie. Więc ja już tutaj sobie otworzę i będę losować nasze pierwsze okienko. O, to widzę, że tutaj są... torebki. W zeszłym roku były bardzo podobne. To sobie je odłożymy. I czuję jeszcze coś, jakieś pewnie naklejki. Tak, naklejki jeszcze mamy. I już tutaj papier odsuwam. Dobra. I losujemy pierwszą rzecz, którą złapałam. O, jeszcze ruszyłam kamerą. Pierwszą rzecz, którą złapałam, jest coś takiego. Bardzo fajna, ciekawa rzecz. Lash separator, czyli do rozczesywania rzęs. Pierwszy raz widzę takie coś, widzicie, on to ma tutaj takie jakby igiełki. Bardzo fajne, spoko. Jeśli chodzi o takie gadżety, to jestem jak najbardziej na tak, nie jakieś badziewia. Fajnie to wygląda. I losujemy drugą rzecz, czyli jakby nasze drugie okienko. Ja tutaj losuję i coś wyłowię. I wyłowiłam lakier do paznokci w dosyć takim dziwnym kolorze, bo to nie jest ani pomarańcz, taka perfidna, ani brąz. No spoko, taki kolor niespotykany, fajnie. Trzecia rzecz wylosowana z naszego kalendarza DIY. To też lakier, też złapałam lakier. Tutaj mamy troszkę inny lakier. Jest to taki brudny róż. Może kamera tego nie oddawać, ale jest to taki brudny, pastelowy róż. Fajnie. Ładne są w ogóle opakowania tych lakierów od Catrice. Mamy trzy rzeczy. Czwarta. Postaram się wylosować coś innego niż lakier. I mamy tutaj One Step Skin Perfector. To jest primer do twarzy z SPF. Bardzo fajnie. Nie było go w zeszłym roku, więc bardzo fajnie jest to. Dość duża pojemność. Nie widzę tutaj 30 ml. Spoczko. Fajnie. Muszę tutaj liczyć, bo już mamy piątą rzecz. I tutaj losuję coś. Mamy coś takiego. Liquid liner. Fajnie. Liner do oczu. Jest to Ultra Black, mamy napisane. On jest odkręcany chyba. Zerwiemy to zabezpieczenie i zobaczymy sobie. Tak, taki zwykły liner w pędzelku. Też spoko, fajne są te kosmetyki. Jeszcze tutaj muszę zapytać tutaj prowadzącego inspektora, w jakiej cenie był ten kalendarz Catrice. A w międzyczasie, zanim Jacek sprawdzi, ile kosztował ten kalendarz, bo ja już nie pamiętam, przypominam wam o zostawieniu łapki w górę, wciśnięciu przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden kalendarzowy film oraz żebyście zajrzeli na moje social media, tam się dużo dzieje. Mój Instagram, TikTok, Twitter, zapraszam serdecznie. A kalendarz Catrice kosztował 39,95, więc prawie 40 euro. I oczywiście mamy tutaj standardowo naszego widza stałego, z dużymi uszami. To jest mój widz ukochany. I otwieramy już okienko piąte. Piąty kosmetyk. Losuję gdzieś tam dalej, wylosuję coś. Coś złapałam. I mam tutaj róż. Spójrzcie, jaki bardzo ładny. Ładny róż. Widzę, że tutaj jest kolor drugi. Otworzę. Bardzo ładny. Trochę tutaj widzę, że się osypał, ale niewiele. Bardzo ładny jest ten róż. Super. Fajne kosmetyki. Dobra, to było piąte. To teraz przejdziemy do okienka szóstego.
Czyli coś wylosuje. O, coś dużego mam. Wezmę to. I mamy tutaj serum z 2% kwasami, przypuszczam. Aloe vera. Fajne. Nawet nie wiedziałam, że... jak słyszycie jakieś dźwięki, to albo chomik biega, albo się drapie w kołowrotku, bo przed chwilą się trząsł cały kołowrotek. Zobaczcie, on jest dosyć gęsty. Ja nawet nie wiedziałam, że Catrice ma takie kosmetyki. Bardzo fajnie, naprawdę. Z Catrice w zeszłym roku byłam zadowolona i widzę, że w tym roku też będę zadowolona. Było to szóste, to teraz losujemy coś siódmego. Może gdzieś tu z dołu siódme mam. I mamy tutaj, jest to błyszczyk chyba. Tak, lip gloss, fajny, świecący. Mam chyba podobny z Huda Beauty, zaraz sprawdzę. Zobaczcie, znalazłam. Mam podobny z Huda Beauty. Troszkę jaśniejszy, ale te drobiny, muszę wam powiedzieć, że wyglądają bardzo, bardzo podobnie. O, spójrzcie. Nie? To jest Huda, to jest Catrice. Spoko, fajny. Jeszcze zobaczę, jaki ma aplikator. Ma taką standardową gąbeczkę. Ja lubię, jak są w pędzelku. Nie wiem, jak wy lubicie. To teraz ósmą rzecz. Gdzieś tam z tyłu wylosuję. I wylosowałam znowu jakiś lip tint tym razem. Ultimate Stay. Spoko. Fajny kolorek widzę. Taki modny teraz w tych czasach, że tak powiem. Bardzo dużo osób. Tutaj jakby ktoś był zainteresowany, jest to 0,50 BFF, czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem, gdzieś pokazałam w kosmos, to teraz wam pokazuję tutaj. Dziewiąte. Oj, trochę tam coś było widać, ale szybko wzięłam. I znowu mamy jakąś szminkę tym razem. Bardzo ładne opakowanie, muszę wam powiedzieć. Tutaj jest Lip Glow. Czy tu jest jakiś numer? Nie ma żadnego numeru. Zobaczcie, tutaj wszystko wygrawerowane. O Jezus, to jest taka pomadka chyba farbująca. Jaka ona jest śliczna. W ogóle opakowanie jakie jest ładne. Jak to wszystko ładnie wygląda. I to było dziewiąte. Tak, to teraz rosujemy dziesiąteczkę. Pierwsze złapałam, pierwsze wyjęłam. Tutaj mamy żel na wypryski do punktowego stosowania. I to była nasza jedenastka. Teraz idziemy do dwunastki. Coś może większego wezmę. I mamy paletkę. Proszę, jaka ładna. Naprawdę. Mhm. Patrzcie, jest lusterko. Jestem ja. Widzicie? Tu jestem. Heja. Patrzcie, jaka ładna jest ta paletka. Boże. Nie chcę tego aż ściągać. Tu mamy... bardzo ładne, naturalne kolory do naturalnego makijażu. Mamy też błyski, błyski mieszane i ciemne do przyciemnienia kącika. Naprawdę ta paletka jest śliczna. Wow, 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 wow. I to było w połowie naszego kalendarza, no bo to było chyba 12 okienko, jak się nie mylę. A więc paletkę znaleźliśmy w 12 okienku. Przechodzimy do 13. Wyłowiłam, wyłowiłam. I wyłowiłam kolejny lip tint w 13 okienku. Spójrzcie, to już jest drugi. Tylko w innym kolorze. Ciekawe. Lecimy do 14. W 14 wyłowiłam mikropen. Mikropen jest to pisak do brwi. I z takimi ząbkami. Więc sobie wytestujemy. Zobaczymy, jak to rysuje. No spoko nawet, bym powiedziała. Miałam z Revolution kiedyś i był taki dupny. Więc fajnie. Na pewno sobie zostawię, bo jeśli chodzi o brwi, to ja lubię testować na brwiach. Lecimy do 14. W 14 mamy kolejny lakier, tym razem taki złoto-pomarańczowy. 15. Gdzieś tu się przeniosę. I w 15 mamy Hydro Super Chargered Serum. Było w zeszłym roku te serum. Nie wiem, co się u mnie z nim stało, ale w zeszłym roku było to serum. Nie używałam, sprzedałam chyba. Nie pamiętam, szczerze mówiąc.
To lecimy do szesnastki. I w szesnastce znowu wylosowałam lakier. Tym razem bardziej taki perłowy róż. Siedemnastka. Już jesteśmy daleko. I znowu wylosowałam lakier. Nie wiem, jakoś chwytam za te lakiery. W siedemnastce mamy taki jasno zielony, pastelowy. Osiemnastka, jak się nie mylę, wiecie, bo ja się mogłam pomylić. Coś chwyciłam. I mamy szminkę. Nie, lip balm, sorry. Sprawdźmy ją. Bardzo ładny, taki jaśniutki kolorek. Czyli to jest taka nawilżająco typowo, wiecie? Ale w jakim opakowaniu? O, ładnie pachnie. To musi być ta... Tak, to jest ta powiększająca usta. Niby taka szczepiąca. Więc fajnie, fajnie. Nie wiem, czy to była osiemnastka, czy dziewiętnastka, ale łowię kolejne, bo jestem bardzo ciekawa kolejnych rzeczy. I wylosowałam bronzer, ale bardzo jasny. To jest bronzer? No, puder brązujący niby jest napisane. Bardzo jasne. Czekajcie, spróbuję to otworzyć. Nie wiem, czy to jest zaklejone. Zaklejone chyba. To nie będę otwierać. Ale bardzo jasny i jest to kolor Summer in the City. Wydaje mi się, że losuję dwudziestkę, ale nie jestem pewna. Teraz sprawdzę, ile mam tu produktów ręką. Raz. Tu jest dwa. Tu jest trzy. Cztery produkty, czyli dwudziestka, tak, dobrze mówię. Dobra, to biorę pierwsze lepsze. I mamy tutaj Powerful Lip Balm, czyli taki balsamik też ładnie wygląda, bardzo ładnie na pewno będzie wyglądać na jakichś pomadkach. 21 mamy kolejny lakier, tym razem taki pomarańczowy. 22 albo 23 w sumie już chyba, 23. I mamy tutaj Catrice Camouflage i to jest taki, jeden mi wysechł, bo on jest bardzo długo wystarcza. To jest jak korektor, tylko że w takim kremie i jest bardzo mocno krojący. Ja go kiedyś miałam i bardzo go lubiałam, tylko tutaj mamy Light Bridge. Czyli 20 będzie dla mnie za ciemny, bo ja miałam 10 na pewno. Na pewno miałam jaśniejszy. Ale może latem, jak będę bardziej opalona, to może się przydać. No i wydaje mi się, że jest to ostatnie okienko. Na koniec to sprawdzimy, czy to jest ostatnie, bo wiem, że to jest coś największego. Tak to pomijałam, bo największe. I wyciągam największe. Patrzcie to! Patrzcie, jaka paleta! Jaka wielka, jak ona jest ciężka w ogóle! Wyciągniemy z tego. Zobaczcie, jak ona jest gruba. Jest naprawdę ciężka. I sprawdźmy to. Wow! Wow, wow, wow! Niektóre kolorki są podobne do tej poprzedniej palety. Tutaj widzę, że coś jakby się rozlało na tej palecie. Widzicie te plamy? Przy tym i przy tym. Ciekawe. Ale nie jest to mokre, ani tłuste. No nie wiem, ale wszystkie cienie są całe. Ślicznie to wygląda. Naprawdę jest ładna. Są takie jasne kolorki, które... Może ja to ściągnę. O. Są jasne kolorki, którymi można coś zbudować. Są ciemniejsze kolorki. Bardzo jest ładna. Naprawdę. Ten mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że to było 24 okienko. Jeszcze teraz otworzymy, zobaczymy, czy coś tam nie zostało. Mamy tutaj papier i kolejny papier i puste pudełko. Więc wszystko otworzyliśmy, a teraz Wam pokażę nasz koszyczek, jak jest zapełniony. Zobaczcie, ile my tu mamy rzeczy, ile my tu mamy dobroci. Mamy cały makijaż, możemy tym stworzyć. Mamy paletę, mamy bronzer. Możemy z paletki zrobić sobie też jakiś rozświetlacz. Mamy dużo błyszczyków, balsamów. Tuszu do rzęs nie było, o dziwo, co mnie zdziwiło. Był liner, pielęgnacja, naprawdę bardzo dużo rzeczy w porównaniu z Hypoallergy. No to ten kalendarz to jest sztos, normalnie mua, naprawdę bardzo mi się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobał kalendarz Catrice i dajcie znać w komentarzu, czy podobają Wam się filmy.
i zapraszam na moje media społecznościowe, tak jak wcześniej, TikTok, Instagram, Twitter i oczywiście do przycisku subskrypcji, aby nie ominął Cię kolejny film. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!